Polska, jeśli chodzi o pozycję, ma bardzo silną w produkcji drobiu. W tej chwili szacuje się, że jest to około jakieś 2,5 miliona ton mięsa drobiowego. Bardzo duża produkcja, z czego 40% jest przeznaczona na rynki zewnętrzne. W tej chwili można powiedzieć, że w zasadzie w większości są to rynki europejskie, aczkolwiek jak najbardziej w naszym interesie leży to, żebyśmy eksportowali nasze produkty dalej na rynki pozaeuropejskie, szczególnie dla krajów rosnących, tam gdzie rzeczywiście rozwijających się, tam gdzie rzeczywiście te zapotrzebowanie na drób będzie wzrastał. Ciągle jeszcze oczywiście musimy też skupiać się na rynku europejskim, pomimo tego, że ten wzrost nie jest już tak intensywny. Niemniej jednak musimy wiedzieć, że on przyrasta ciągle i ciągle. W tej chwili się mówi o około 0,7% w skali roku. To jest ciągle dla nas bardzo, bardzo ważny rynek zbytu. Natomiast oczywiście tam, gdzie rzeczywiście możemy wykorzystać swój cały produkcyjny potencjał, który jest bardzo duży, to są rynki, no bym powiedział, Dalekiego Wschodu, Chiny, potencjalnie potężny odbiorca polskiego mięsa drobiowego, także Afryka. Co ciekawe, otworzyły się tutaj nowe kierunki na eksport drobiu. Oczywiście kraje Bliskiego Wschodu też to jest bardzo, bardzo ważny konsument. Jest tendencja wzrostowa w Europie, my ją obserwujemy, natomiast jeśli chodzi o kraje zachodnioeuropejskie, szacujemy, że gdzieś to będzie około 0,5% rocznie przyrost. Więcej w krajach rzeczywiście tych, które dołączyły do Unii Europejskiej później, około 1%. I oczywiście tutaj przede wszystkim jeśli chodzi o utrzymanie albo wejście, ekspansję na nowe gdzieś tam obszary sprzedaży, to jest jakość, jakość, jeszcze raz jakość i oczywiście bezpieczeństwo produktu. Jeśli chodzi o wydajność produkcji drobiu w naszym kraju, to my absolutnie nie mamy się czego wstydzić. To jest poziom najwyższych standardów światowych. Oczywiście nie wszędzie. Są fermy, na których rzeczywiście można wiele poprawić i wiele udoskonalić. Natomiast gdybym miał się odnosić do średniego poziomu, jest on na wysokim poziomie, przy czym również mamy fermy, gdzie po prostu jeśli chodzi o doradztwo, to rzeczywiście możemy mówić już tylko wyłącznie o kosmetyce. Oni są naprawdę zaawansowani na bardzo, bardzo wysokim poziomie.